absolutnej po wygraniu konkursu, czy też Kamil Stok postara się pokonać Niemca. Kamil po swoje czwarte zwycięstwo na Mühlenkopf-Schanze, po to, żeby pogodzić dzisiaj wszystkich, po 34. zwycięstwo w karierze Kamil Stok, i będziemy teraz czekać i patrzeć na to, jak te wszystkie wskaźniki nam się tutaj ułożą, bowiem to był kapitalny skok Kamila Stocha, 144,5 metra. W okolicach tej laserowo rzucanej zielonej linii teraz wszystko będzie się decydowało. Są dwie noty 19-punktowe, dwie noty 18,5 punktów. Dodatkowo dwa punkty, ale 6,8 miał Ryoyu Kobayashi. Kamil miał nad Japończykiem 3 punkty przewagi. W Karl Geiger z kolei jest liderem. To oczywiście Ryoyu Kobayashi drugi, 130 stopni. Kąt otwarcia Kamila Stocha miał Karl Geiger 150,5 metra. Kamil skoczył 6 metrów bliżej. Minus 1,6 punktu. Teraz patrzymy, liczymy te wszystkie punkty. No i będziemy czekać na tę ostateczną decyzję i werdykt, który powie nam, kto wygrał dzisiejszy konkurs, kto na drugim, a kto na trzecim miejscu. Wielka radość niemieckich kibiców. Oni wierzą w to, że to Karl Geiger będzie triumfatorem. Zadowolony Stefan Horngacher. Złapał się troszeczkę za głowę tutaj Kamil Stoch. No i teraz wszyscy wpatrzeni w świetną tablicę. Kamil Stoch, obok niego Dawid Kubacki. 311,1 punktu to nota Karla Geigera. 307,1.